miejscowy Sport i Social Football Club zremisował z Pogonią 2-2. Gole w tym meczu strzelali Steven Andersen dla Sportisu i Tomasz Niemet, odpowiednio 10 i 82, w 62 i w 71 Jay Jaskulski dla Pogoni Mogilną. Są z nami i biorą udział w konferencji prasowej, jeżeli chodzi o drużynę gości, trener Damian Malczewski, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz kapitan zespołu przyjezdnych Błażej Wyszyński. Dzień dobry. Drużynę Sportisu reprezentują trener Robert Wójcik. Dzień dobry. I strzelec drugiego gola dla Sportisu Tomasz Niemet. Dzień dobry. Trenerze, może od Pana zaczniemy. Gorący teren. Mecz od początku nie układał się dla Was po Waszej myśli. Raz, że Sportis prowadził, dwa, że straciliście swojego podstawowego bramkarza, ale potem koncentracją, ofiarnością, determinacją zdołaliście nawet wyjść na prowadzenie 2-1. Zgadza się. Ja tutaj, jeżeli zaczniemy od tego, chciałbym pochwalić drużynę, że w 10 potrafiliśmy w defensywie tak taktycznie przesuwać, że stworzyliśmy sytuację, strzeliliśmy dwie bramki Sportisowi, gdzie wiedzieliśmy doskonale, że zespół trenera Roberta Wójcika bardzo dobrze gra w piłkę, potrafią operować piłką i też tutaj gdzieś stałe fragmenty gry, które mieliśmy w pierwszej minucie, w pierwszej połowie meczu, powinniśmy też chociaż jeden zamienić na bramkę. Ale to nie zmienia faktu, że prawdą jest tak, że niestety czasami jest tak, że trzeba oddać serce na boisko. Widać było, że dzisiaj jeden za drugiego z moich zawodników walczył i pomagaliśmy sobie nawzajem, dlatego też myślę, że bardzo dużo tutaj zrobiły cechy policjonalne i udało nam się zremisować na trudnym terenie. Dziękuję bardzo. Trenerze, do Pana pytanie takie podstawowe, czego zabrakło, żeby wykorzystać się to, że grał zespół Sportisów w przewodzie? To znaczy, ja jestem tym meczem załamany, krótko mówiąc, ze strony trenerskiej, bo praktycznie mieliśmy wszystkie atuty po swojej stronie. Prowadziliśmy 1-0, mieliśmy przewagę jednego zawodnika. Jedno jest pewne, że już od początku tygodnia, od wtorku, widziałem bardzo duże zmęczenie w zespole po meczu ostatnim z Chemikiem, gdzie tempo było niesamowite, bardzo duża intensywność. I na pewno my dzisiaj nie graliśmy na takim poziomie, jak powinniśmy grać. To znaczy, graliśmy dzisiaj wolno, była mała koncentracja, co trener tutaj wspomniał, kilka stałych fragmentów, które Pogoń Mogilną już na początku meczu mogła zamienić na bramki, bo wygrywali przede wszystkim starcia w polu karnym. Przy stałych fragmentach tam zabrakło finalizacji, ale ostrzeżenia dla nas były. No, strzeliliśmy pierwszą bramkę i była ta czerwona kartka. W drugiej połowie było kilka składnych akcji, gdzie mogliśmy wynik podwyższyć, nie udało się tego zrobić. Ale tak jak trener mówi, no, kiedy traci się jednego zawodnika, zespół ma charakter. Przeciwnik zaczął pracować bardzo dobrze w defensywie, nie było dla nich straconych piłek. Rozbijali nasze ataki, grali piłki za linię obrony, które stanowiły dzisiaj dla nas problem. No, straciliśmy dwie bramki, no, pierwszą w sytuacji podbramkowej, druga, no, jeden z zawodników Pogoni Mogilno przedziera się lewą stroną, ma praktycznie jednego partnera do dogrania w pole karne, naszych zawodników kilku stoi, bardzo bierna postawa, sobie strzelają bramkę, także tutaj można mieć do naszego zespołu wiele pretensji. No, jedyne dobre w tym, że na koniec potrafiliśmy strzelić bramkę na 2-2, jeszcze próbowaliśmy strzelić zwycięską bramkę, tego się nie udało zrobić. Remis 2-2, tak? Gratuluję trenerowi, bo w trudnych sytuacjach potrafili się tutaj wybronić, potrafili pokazać charakter. No, swoim zawodnikom również dziękuję, bo na pewno nie było tak, że nie chcieliśmy. Tak dzisiaj po prostu nie mogliśmy. Fizjologia nam chyba nie pozwalała na to, żeby zagrać swobodniej, szybciej. I jeszcze raz powtórzę, prawdopodobnie trudy tego ostatniego meczu, który był na bardzo wysokiej intensywności rozegrany, no niestety dały się we znaki dzisiaj w ten upalny, ciężki dzień. Taka jest piłka. No, piłka uczy pokory, wyniki są zawsze wielką niewiadomą. Tu nie ma nigdy zdecydowanego faworyta, zwłaszcza w tej lidze. Także no, gramy dalej o to, żeby było lepiej. Tak jest, za tydzień Sportis, w momencie kiedy oglądają Państwo tę konferencję, to już mniej niż za tydzień, Sportis jedzie na mecz do Chełma, tam zmierzy się z miejscową Chełmijanką, to już w 7 kolejce. Natomiast jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, Błażej, drużyna Pogoni odwraca trochę te niekorzystne statystyki. Pierwsze gole i pierwsze punkty wyłączone w Łochowie, bo wcześniej, do dzisiaj, nie wiem czy wiesz, ale jeszcze gola w Łochowie nie strzeliliście. Okej. Zaskoczony jestem tą statystyką, aczkolwiek pamiętam, że zawsze tutaj był trudny teren. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół z Łochowa należy do czołówki tej ligi i o punkty będzie tutaj ciężko. Teoretycznie ta czerwona kartka podziałała na nas mobilizująco. Zaczęliśmy sobie więcej podpowiadać, mobilizować się nawzajem. I tak jak tutaj padło kilka razy już słowo charakter, i myślę, że tu klucz się do zdobycia punktów i myślę, że cała drużyna to zasłużyła. Dzięki. Tomasz, rozmawiałem z Tobą przed konferencją, gratulowałem strzelonego gola, ale szybko
dodałeś, że no, ten gol nie cieszy za bardzo w tym dzisiejszym spotkaniu. No, gol na pewno jest bardzo fajną sprawą, ponieważ jest to mój debiutancki gol, ale o wiele bardziej mi się cieszyło, gdyby to był gol zwycięski i dawałby nam 3 punkty. Cieszę się, że zawsze jednak ten jeden mamy dzięki tej bramce, ale jednak jest wielki niedosyt, ponieważ grając większość meczu 11 na 10 powinniśmy zdobyć 3 punkty na naszym terenie. Dziękuję. Raz jeszcze dla porządku dodam, że po tym dzisiejszym spotkaniu MVP meczu został wybrany Jay Jaskucki, strzelec 2 goli. I raz jeszcze przypomnę, Sportis jedzie na wyjazd do Chełma, tam zagra z Chełmijanką, a drużyna naszych dzisiejszych gości podejmować będzie u siebie Kujawianka i Zwica Kujawska. To spotkanie zaplanowane na 18 i 19 września. Za dziś bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy.